Witam z tej strony Mana i wracamy do Science Row, czyli naszego dziadusia, który zamiast zajmować się dziećmi, woli je osierocać. Zmienimy trochę styl gry, zmienimy trochę to, co nagrywamy. Nie będę nagrywać tego całego jeżdżenia, tego całego szajsu, skupię się tylko na misjach. Także teraz zdobędę trochę respektu, zdobędę trochę kopa, rozwalając co się tylko da. I widzimy się za chwilę na kolejnej misji fabularnej, także do zobaczenia. No i wracamy. Już mamy odpowiedni pasek szacunku. Zaczniemy, zrobimy misję najpierw dla tego tokena dla runinów. O, tak. Czyli upadłych samurajów. Zobaczymy, o co chodzi. Simsy! Analogowe. The Ronin have a stake in Poseidon's palace. So I figure hitting their biggest money maker is a good way to show them we not fucking around. Skok na kasino, to lubię. You and I enter the casino here. Once inside, we need to distract this security guard. I was thinking you could catch me cheating or some shit like that. Anyway, while the guard's concerned with throwing me out, Gatto sneak in through this security door. Don't worry, I already got today's passcode from the blackjack dealer Shandy's fucking. Now once inside, Gatto have to sneak past the guards to cut the power. And when that happens, we only have about 45 seconds before the backup generator turns on. During the blackout, though... Hold up, man. I mean, I love the dream house you built here and everything. But what if we just start here, walk into the casino, and just shoot all the motherfuckers that are between us and the money? Well, you know... It would be a lot faster and a lot more fun. Yeah, but... Fuck it, let's go. Good call, Johnny. No. Normalnie jesteśmy Ocean's 3. Samochód świętych. Kieruj się do kasyna. Dobra, jedziemy do kasyna, jedziemy poszaleć, jedziemy zniszczyć życia wielu niewinnych osób. Kilku winnych przy okazji też, ale przede wszystkim się skupiajmy jednak na tych niewinnych. No, właśnie. Drogie dzieci, dlatego właśnie zapinajcie pasy, bo kiedyś jakiś porypany maniak was jedzie i wyleci się przez przednią szybę, robiąc sobie w zasadzie z twarzy... Kurczę, był taki gościu... A, już wiem, to od Punishera był, Jigsaw. Jeżeli ktoś wie, no to chyba nie chcecie wyglądać tak jak on. I jedziemy dalej, jedziemy. Szybko. Żeby zniszczyć, żeby roz... palić. Ojej. Dobra. Nie, zdecydowanie. Powoli zaczynam się przyzwyczaić do tego stylu, ale jakoś do mnie nie przekonuje. Tak w ogóle pokrótce podjąłem już decyzję. Ta seria na pewno... ta seria na pewno zostanie ograniczona. Na pewno nie będzie... Wow, na pewno nie będzie codziennie, to znaczy codziennie, nigdy nie była codziennie, na szczęście. Na pewno nie będzie dwa razy w tygodniu, najprawdopodobniej będzie pojawiać się raz w tygodniu. Coś za nią wejdzie już w czwartek. Mam kilka pomysłów, jaka to będzie gra, to zobaczymy. Ale, póki co, teraz to czeka na pierdol. Aha, my tu mamy najpierw wejść. Osiągnięto punkt kontrolny. Cieszymy się. Gdzie oni są? Gdzie są przeciwnicy? Są tam. Schowali się, skowańcy. Gincie. Shotgun. Here comes Granny! Granny knows what's good for you. I co, swoje automaty rozwalacie? Porypało was? A zresztą... Macie rację, to zabawne. Dwóch za jednym strzałem, myślałem, że to tu niemożliwe. Pięknie. To prawda, pewnie to już zrobiłem kiedyś, ale... I tak, myślałem. No dobra, nie myślałem. Macie mnie. Jezu, no i co z tego, że kłamałem? Będziecie się czepiać?
Skąd ktoś do mnie strzela? Porypało cię? Kto do mnie strzela? A ty do mnie strzelałeś. Aha. Dobra, widzę, że tutaj... Jezu. Ojej. Uzi ma. Przytrzymaj R, aby... O. Z dwóch rąk. My chyba tutaj gdzieś mamy iść do kasyna bardziej. Nie. Chyba nie tu. Chyba źle idziemy. Gdzie mamy iść? Mamy ich najpierw zabić wszystkich? No, ciężkie obowiązki. Nie wiem, jak sobie z tym poradzimy. Czy oni cały czas biegną? Jezu, a ci se... Nie, trzeba przyznać, że... No niestety widać tutaj ostry rodowód konsolowy. Czyli brak AI. Brak głębi, brak... no, wielu podstawowych rzeczy mi się wydawało. No, stoją se. Czemu się w ogóle chował? Strzelają przez swoje automaty, niszczą wszystko dookoła. Ale gdzie my w ogóle mamy iść? No, do nich strzelać czy co? A nie, on tu coś otwiera, okej. Trzymaj się z dala od bomb. Aha. No to się nie trzymaliśmy z dala od bomb. Rozpocznij misję od punktu kontrolnego. O Jezu, czyli zaczynam od nowa. Rozpierdol, dobra. Zaczynam. Zaczynamy szaleństwo. No i co ty myślisz, że mnie powstrzymasz takim czymś? BOOM! Strzelajcie! Strzelajcie! No! Gincie, gincie, gincie! Kurczę, powiem wam, że im dłużej gram w tą grę, tym bardziej się cieszę, że trójka jednak nie została aż tak zrąbana. Prawdą jest, to się trochę dziwię, że... Ty tu coś otworzysz? Prawdą jest, to się dziwię, że po takiej dwójce trójka została w ogóle wydana. Masakra przecież, ta gra jest tak niedopracowana. O, teraz sam będziesz otwierać. Zabójstwo członka gangu! Wiecie, po tym odcinku napiszcie, czy w ogóle chcecie tą serię, czy nie chcecie czegoś zupełnie innego, czy tego nie warto zawiesić na razie, może w przyszłości, kiedy się okaże, że jednak ta gra już jest fajna, może do tego wrócę. Bo kurczę, ta gra jest strasznie monotonna, strasznie nudna. Już Simsy są ciekawsze, co kina z mocią udowadniają przy każdym odcinku. To prawda, to kwestia tego, że kina z mocią są ciekawe, no ale to tam szczegóły. Jakby się nie przejmujmy aż takimi drobiazgami, nie? Ty ustawiasz te bomby? Ustawiasz. Bum, 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 bum. Trzymaj się z dala od bomb. O, tym razem udało nam się trzymać z dala od bomb. I przerywnik filmowy. Myślę, że ten plan był zdecydowanie bardziej finezyjny niż plan Pierce'a? Chyba tak, chyba to był Pierce. Tak, jak widzieliście, właśnie wsiedliśmy do ciężarówki. Nie widzieliście? Nie martwcie się, ja też nie. Ale... Mówi się w wyobrazie. No nie wierzę, bandyci wezwali gminy. Co za pomyłka.
Halo, policja, tak? Wiecie co, ukradnie nam pieniądze, które ukradliśmy. A to świnie! Zaczekajcie, dorwiemy ich i też ukradniemy te pieniądze. Żebyście potem mogli nam ukraść znowu. Ale to już tak bardziej w świetle prawa nam ukradnić. Ciekawe, co mówili. Jakoś tak... Jedź. Swoją drogą, ten motocyklista za blisko się nas trzymał. Dobrze, że dostał. Co to w ogóle za pomysł, żeby tak blisko się nas trzymać? Jedziemy. Przynajmniej mamy eskortę policyjną. Ojej, nawet nie widziałem, gdzie jechałem. Uj, za daleko jedziemy. I co? Koniec? Koniec misji. Koniec misji, koniec odcinka i w zależności od tego, co napiszecie, bardzo prawdopodobnie, że... A jeszcze nie koniec odcinka. Junichi, you need to relax. Akuchi-san kara akatsu no wa muri nano de wa. My father will find out about the casino. Sonna ni amoku wa nai desu. Don't question me, Junichi. And we're in America. Speak English. Forgive me, Shogun. No. Jesteśmy w Polsce. Gadaj po angielsku. Dlatego, że oni są w Ameryce. A little jumpy today? No, kto tam przyszedł do ciebie? Wino! Over there. Wino i truskawki? To może szampan? Szampan się z truskawkami, no. Sword. Listen, Junichi. I know you're having a hard time adjusting to the way. Szampan na kapsel. Genialne. Coś w tym jest. How about you let me deal with my father and you deal with whatever the fuck I tell you to deal with. Kanciasty i tak dalej. Tak, ona teraz mu pasuje buty, bo sobie ubrudził chodząc. Dobra, także tym razem już naprawdę skończyliśmy. Napiszcie, czy chcecie ograniczenia do jednego odcinka tygodniowo, czy chcecie też zawieszenia tej serii tak, żeby we wtorek i czwartek pojawiało się coś zupełnie nowego, coś zupełnie innego. Czekam na wasze opinie, czekam na wasze komentarze. Oceniajcie, łapka w górę, łapka w dół, zawsze poparta komentarzem, subskrypcja, jeżeli chcecie więcej odcinków ode mnie. A póki co, tyle ode mnie, także see y'all.